Witam Was serdecznie i zapraszam na Fat Killer, czyli trening, gdzie będziemy łączyć ćwiczenia bardzo mocno cardio z troszeczkę wolniejszymi, wzmacniającymi. W dniu dzisiejszym wykorzystamy minibardy. Ale oczywiście najpierw rozgrzewka. Zaczynamy marszem i kolano w górę. Pamiętaj, zawsze kiedy unosisz kolano, masz napięty brzuch. Dołóż ramiona. Góra, góra, góra. Wydech. I bieg. Obszerny koło ramionami. Cały czas kręcisz koła do tyłu. 4, 3, 2. Daj mi do przodu. Będą pracowały dziś wszystkie partie mięśniowe. Trening będzie trwał oczywiście te 30 minut, czyli minimalne wymagane, aby nasza tkanka tłuszczowa zaczęła się spalać. Biegnij, biegnij. Uwaga. Skipy. Pamiętaj, kontroluj pozycję, kontroluj sylwetkę. Miej aktywne mięśnie brzucha i do pośladków. Pięty do pośladków. Cztery, trzy, dwa i nogami do boku. Dziś ten ruch wykorzystamy sobie w treningu właściwym. Ponownie kolano w górę. Mam nadzieję, że czujecie, że już tętno przyspiesza. 4, 3, 2, heel back. Spokojnie. Tak właśnie będziemy sobie pracować przez całe dzisiejsze zajęcia. Troszkę szybciej, troszkę wolno. Żeby to nie był cardio killer, a fat killer. Napinaj pośladek. 4, 3, 2 i jeszcze na moment znów noga bok. Ten ruch będzie nam dziś towarzyszył. Daj mi teraz ramiona równocześnie do boku. I równocześnie w górę. I jeszcze 4, 4, 3, 2. Przejdź do marszu. Energicznie. 4, 3, 2. Uwaga, oprzyj dłonie o udar, grzbiet. Wdech i wydech. Rozruszaj swój kręgosłup. Bez względu na to, czy właśnie wstałaś i chcesz się rozruszać, czy wstałaś nie z łóżka, a od krzesła, tak? Od biurka. Wdech, wydech. 4, 3, 2. I prawa noga idzie do tyłu i wdech, i pięta. Wdech. Skoncentruj się teraz, aby wejść na palce, a następnie opuścić piętę i poczuć rozciąganie łydki, aby się dobrze przygotować do skoku. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Jestem Twoim odbiciem lustrzanym. Czujesz rozciąganie z tyłu lewej nogi. Tutaj, tak? I znowu grzbiet. 4, 3 tylko. 2, 1, lewa tył i wznos i dół, wznos i dół. Koncentrujemy się na swoje pięcie, rozgrzewamy staw skokowy. Rozgrzewamy łydkę, rozciągamy ją również. I wdech, wydech, przeniesienie ciężaru ciała, biodra tyłu.
przód. Prawa noga jest prosta. 4, 3, 2 i powoli w górę. Jesteśmy rozgrzani, ale jeszcze nie są rozmęczeni, kochani. Włączam stopę. Jeśli chwat kilk, to 20 rund po minucie pracy. Ruszamy od skakanki. Słyszycie? Wyobraźcie sobie, że znów mamy kilka lat i skaczemy sobie na skakaneczce. Cały czas skaczemy, skaczemy. Jeszcze tak rozgrzewkowo ta pierwsza runda, tak ją potraktujemy. Jest skakanka. Za chwilkę założymy mini bandy powyżej kolan. Zostało nam 20 sekund tej rundy. Spokojny oddech, głęboki. Będziemy kończyć, jak słyszycie. Zakładam szybciutko mini bend. Dwa kroki do boku. Znacie palce. Raz, dwa, skok. Raz, dwa, skocz. Raz, dwa, skocz. To jest to spokojniejsze ćwiczenie. Raz, dwa, skocz. Raz, dwa, skocz. Raz, dwa, skocz. Raz, dwa, hop. Lekko biodra są skierowane w tył. Spięcie pośladków. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, hop. Tak troszkę się obracam, abyście z każdej strony widzieli pracę. 10 sekund. I pozostaniemy z minibandem. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, hop. Ćwiczenie, które na pewno znacie. Pracujemy na szerokich nogach. Dziś z minibandem. I dokładamy pracę dłoni, ramion. Ramiona przód i tył. Jeśli macie sąsiadów pod sobą, zamieńcie to na przysiad. Ja nie mam, więc pozwalam sobie na tupanie. Pracują ramiona. Jeszcze. I za chwilkę sobie zrobimy coś wzmacniającego, troszkę spokojniejszego. Ostatnie 8 sekund pracy. 5, 4, 3, 2, 1. Plank. Do plank dołóż skocz. Pompka. Skok. Pompka. Wykonaj to ćwiczenie teraz spokojnie. To ten czas, że może być spokojnie. Wersja numer 2. Przyciągamy nogi i do pompki schodzimy na kolana. Tak? I pompkę wykonujemy na kolanach. Wybierz wersję dla siebie. I znowu zakładam gumę troszkę niżej tym razem. Przeskocz kolano po zewnętrznej. Hop i hop i hop i raz, dwa, kolano. Raz, dwa, kolano. Raz, dwa, kolano.
Ho, raz, dwa, kolano. Raz. Zmocniliśmy już troszkę nogi. Rozgrzaliśmy się porządnie. Było coś na ramiona. Czas na brzuszek. Kolejne ćwiczenie będzie w leżeniu, bez obciążenia minibandu. Hop, hop, hop. Słyszycie? Koniec serii. Leżymy w wyciągniętej pozycji naprzemiennie. Jedna noga w górę, druga. Pamiętaj, aby mocno docisnąć lędźwia do maty. Twoja klatka piersiowa, twój wzrok skierowane są na stopę. To jest twój kierunek. I z wydechem. Jak wam idzie? Jeszcze. Wydech. Wydech. Tak, żeby mięśnie brzucha również poruszyć. O, słyszę koniec serii. Zróbmy coś lżejszego. Zwykły twist. Trzymasz ramiona wysoko. I skręcamy się w talię. Za chwilkę seria na nogi. Trzydzieści sekund już minęło. Okay. 18, widzę. Wy nie widzicie, ja widzę. Trzy, dwa, jeden. Wykroku jesteśmy. I w górę. Pomyśl teraz nie o tempie, a o równowadze. Stabilnie wychodzisz do góry. Równowaga, spięte mięśnie brzucha oczywiście, wyciągnięte jesteśmy, długie szyje. Pamiętaj, że zawsze możesz wykonać spokojny wykrok, jeśli nie czujesz się komfortowo, bezpiecznie, z wyskokami. Tak? Lub hop, hop, hop. I słuchaj, ja miałam z przodu lewą nogę. Uwaga, kopiemy. Powiedziałam, że miałam z przodu lewą nogę, jako wasze odbicie lustrzane, bo będę za chwilę robić przeciwną nogę. A teraz wysoko, kick. Hop, hop. Pamiętaj, że jesteś nadal wyprostowana, że nie chcemy tej pozycji, dobra? Poczuć też delikatne rozciąganie z tyłu nogi. Jeszcze. Pięć sekund. Teraz dam według was prawą nogę do przodu. Wciągam brzuch, podbijam ogonek i hop. Hop.
tak? Zejście w dół po prostu. Hop, hop, hop. Po tej serii plank. Tym razem na przedramionach. Będę rozliczać na trzy. Zwróć uwagę na ustawienie moich przedramion. Popatrz. Chciałabym takie ustawienie. W ten sposób. Nogi na szerokość bioder. Raz, dwa, trzy. Powrót. 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 W tej pozycji już nie widzę czasu. Czy jestem w tej samej sytuacji, co wy? Czekam na sygnał końca serii. Pamiętaj, że masz brzuch napięty. Nie wolno ci obniżać bioder. Raz, dwa, trzy. Powrót. Raz, dwa, trzy. Powrót. Raz, dwa, trzy. Powrót. Hop. Wstajemy. Zakładamy gumę powyżej kostek. Ok. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Tak jak mówiłam, nie jest to typowe cardio. Raz, dwa, 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 hop, hop. Raz, dwa, hop, hop. Raz, dwa, hop, hop. Raz, dwa, hop, hop. I za chwilkę znowu, bez obciążenia, zdejmujemy, biegniemy i pracują ramiona. Przy czym chciałabym, abyście myślały o spięciu łopatek, tak? Czyli jest taki ruch. Hop i hop i. Raz idzie prawa ręka wyżej, raz lewa. Hop i. Czyli mocno, przypominam, ściągasz łopatki, bo będą plecy pracowały. Także rozgryj je. Hop, hop. Jeszcze. Hop, 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 hop. Hop. Raz prawa góra, raz lewa góra. Przed nami plecy. Idzie to na przedramiona, mini band na przedramiona. Rozciągam. Pozycja. Dziewczyny, wiosło. Ściągnij łopatki. Pochyl tułów. Masz mocny brzuch. Nie wyginaj pleców. Wciągasz brzuszek. Angażujesz mięśnie brzucha, aby osłonić w ten sposób plecy. Ściągaj łopatki. Kiedy wyciągasz ramiona do przodu, czujesz rozciąganie łopatki. Między łopatkami i łopatek. A teraz ściągasz je. Angażujesz się. I z wdech. Jeszcze. Jeszcze. Jesteśmy w 14 rundzie, wiecie? Czyli przed nami 6 minut pracy tylko. Ok. Rozluźnienie, guma wraca. Na kostki. Uwaga, mocny brzuch i tylko jedna strona.
łokieć, kolano, tak abyśmy zaangażowały mięśnie brzucha skośne zewnętrzne. Jeszcze. Jeszcze, hop. I to podzielimy sobie na pół. Także w połowie czasu teraz znaczy zmiana strony. Wydech, wydech. Jeszcze. Spokojnie. A za chwilkę znowu brzuch. Cała minutka na mięśnie skośne. Jeszcze. Do końca. Zapraszam. Kładziemy się na podnosi. Do kąta prostego. Podnieś barki. Dociśnij plecy i tylko skręt. Jesteś przez całą minutkę w tej wysokiej pozycji. Że masz tutaj ogromny kamień, który cię dociska. Dociska cię do podłoża. Trzymaj tempo. Kolejna seria. Ponownie będzie z mini band. Ponieważ dzisiaj podjęłam decyzję o zastosowaniu mini band, staram się wprowadzić jak największą ilość ćwiczeń. Zakładam mini band na nogi, powyżej kostek, pajac. Pajac. Niech ten ruch wychodzi z twoich pośladków, kolan, kieruj je na zewnątrz. Czujemy, że pupa zaczyna się robić jędrna. Jeszcze. Przed nami dwie kończące serie. Będzie plank bokiem za chwilkę. Okej, super. Jest. Plank bokiem. Korzystać dolną nogą. Przyciągam dolną nogę. I idzie mocno do tyłu. Kolano i w tył. Kolano i w tył. W taki spokojny sposób zakończymy sobie dzisiejszy fat killer. I tętno jest podniesione. I mięśnie wzmocnione. Czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że energia już na cały dzień będzie. Wyczuwam, że to powinny być ostatnie powtórzenia. O właśnie. Dolna noga jest z tyłu, biodro wysoko. Kolano, łokieć. Pracujemy. Z uśmiechem na ustach. Bo zrobiliśmy świetny trening. Mam nadzieję, że jesteście z siebie bardzo dumne. Wasze ciało podziękuję wam za to. Wasze zdrówko również. Wdech, spokojnie. Oj, słyszę koniec 20 rundy.
Oj, teraz jest 20 runda. No to bieg bokserski. Ciśniemy. Bieg bokserski to takie klasyczne ćwiczonko. Którzy z nas wszyscy chyba lubią. Często go dokładamy, gdy chcemy się zmęczyć. Tak troszeczkę rozluźniamy ramiona tutaj. Jeszcze tylko 15 sekund i rozciąganie. I odliczam razem ze stoperem. 3, 2, 1. Połóż dłonie na uda. Na razie zejdź w dół. Ugnij nogi w kolanach. Rolę. Ponownie wyprostuj się. Dłonie na udach. Spokojnie. Oddychaj. Oddychaj tak, aby uregulować swój oddech, aby go uspokoić. Oprzyj się stabilnie o uda teraz. Zapleć ramiona. Unieś pośladki, rozluźnij plecy. Jeśli masz ochotę do prostej nogi, troszeczkę się bujamy. Nasze plecy odpoczęły po tym treningu. Chcemy za chwilę już nie mieć zadyszki. I ponownie dłonie na uda. Odepchnięcie, wyjście do góry. Prawa noga, stoimy na niej, lewa idzie do przodu. Roll down. I powoli. Teraz zostań w dole. Roll down. Zostań w dole. Jeśli masz z przodu lewą nogę jak ja, ugnij ją delikatnie i wyprostuj. Ugnij delikatnie, wyprostuj. Poczuj, co się dzieje z twoją prawą nogą. Jeszcze jedno powtórzenie i roll up, czyli prawa do przodu, roll down, kręg po kręgu, roll up, zostaniemy w dole z wydechem. Prawą nogę. Wyprostuj. Ugnij prawą. Wyprostuj. To bardzo delikatne ruchy. Delikatnie pogłębiające rozciąganie tyłu twojej lewej nogi. I po ostatnim powtórzeniu idziesz do góry. Mam nadzieję, że dodałam ci energii, że czujesz, jak cię ta energia rozpiera i że dostanę od ciebie lajka. I oczywiście zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za dzisiejszy trening.